bezdyskusyjnie, tu jest prosta dosyć sprawa tego, co będę wam dzisiaj chciał pokazać. Ten samochód na pewno był malowany. Dlaczego był malowany, to zaraz będziemy sprawdzać. O czym będziemy dzisiaj w ogóle rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak sprawdzić samochód przed zakupem. Gdy nie ma pojęcia o samochodach, przynajmniej takiego jak ja powiedzmy, czy jak po prostu profesjonalny mechanik samochodowy, a chciałbyś sprawdzić, czy ten samochód nadaje się do tego, żeby go kupić, to ja dzisiaj w dzisiejszym odcinku przedstawię ci, jak to zrobić za pomocą latarki. No i może ci się przydadzą rękawiczki, chociaż nie są niezbędne, ale latarka jest niezbędna, jeśli jedziesz obejrzeć auto przed zakupem. Nie będziesz potrzebował do tego żadnych profesjonalnych sprzętów, nie będziesz potrzebował też do tego miernika lakieru, który możesz pożyczyć oczywiście od sąsiada albo od mechanika swojego, ale mówmy się, to nie jest konieczna sprawa, możesz bez tego bardzo wiele rzeczy zobaczyć. Oglądaj dzisiaj odcinek do samego końca, bo ci dam taką dawkę wiedzy na temat tego, co, gdzie, w jaki sposób zajrzeć i dotknąć w aucie, żeby sprawdzić, czy ten samochód był uderzony, czy jego stan techniczny jest dobry, czy fatalny, żeby mieć wiedzę na temat tego auta, które kupujesz, taką, która pozwoli ci zaoszczędzić być może bardzo wiele pieniędzy później podczas eksploatacji, użytkowania tego samochodu. Także zostańcie z nami do samego końca, dzisiaj będzie naprawdę przepotężna dawka wiedzy. Także zaczynamy. Pierwsze, co robimy przy takim samochodzie, kiedy go chcemy kupić, to oczywiście oglądamy na aukcji internetowej. Musi nam się spodobać kolor i tak dalej, ale to oczywiście jest poboczna sprawa. Samochód przyjeżdża, czy wy przyjeżdżacie do samochodu, nie ma znaczenia. Pierwsze, co oglądamy auto dookoła i patrzymy, jak on wygląda wizualnie. Zaraz wam powiem, na co należy zwracać uwagę, ale zanim to zrobimy, moim zdaniem, pamiętajcie, że wszystko, co dzisiaj mówię, to jest moje doświadczenie, moja intuicja i moje zdanie. Nic nie ma z książek, z internetu wzięte, tylko to jest to, co ja po prostu w życiu przeżyłem, widziałem i teraz wam przeniosę na ten film, żebyście mieli tą wiedzę też i wy. Moim zdaniem samochód powinien być czysty, czysty, ponieważ jak jest brudne auto, to wielu rzeczy nie widzisz, nie jesteś w stanie zobaczyć. Także oglądanie brudnego i zapaćkanego samochodu nie ma sensu, dlatego wsiadam teraz w ten samochód, jadę go umyć, przyjedziemy tu z powrotem i wtedy zaczniemy sprawdzać sobie, co w tym aucie leży i czy ten egzemplarz, który tu stoi, byśmy kupili. Pamiętajcie o najważniejszej rzeczy, którą musicie teraz zrobić, najlepiej w tym właśnie momencie. Kliknij subika, daj łapkę w górę i skomentuj, ale to już na samym końcu, jak obejrzysz odcinek, czy ci się podobało, czy taka wiedza jest w porządku. I jeszcze jedno napiszcie w komentarzu, żeby Mikołaj zawsze zapinał pas, bo teraz będzie nam piszczał i piszczał i piszczał. Bardzo ważną rzeczą podczas sprawdzania samochodu, skoro już jadę na myjnię, no to mogę wykonać, powiedzmy sobie, jazdę próbną. I jazdę próbną należy też wykonać oczywiście przed zakupem samochodu, ale co sprawdzać podczas tej jazdy próbnej? No to czy się turla samochód, to z reguły będzie się każdy turlał. Jeśli samochód ma skrzynię automatyczną, to warto spojrzeć, jak ona zmienia biegi. W jaki sposób to zrobić? Przy normalnym przyspieszaniu, nie żadnym dynamicznym, ale też nie za wolnym, normalnym przyspieszaniu sprawdzić, czy wszystkie biegi wkłada gładko, czy nie ma jakichś szarpnięć przeciwnych, nie ma jakichś przeciągnięć. To samo przy redukcji biegów. Warto jest puścić gaz i czekać, aż on sam zejdzie z tych biegów, ewentualnie jak nie masz możliwości, to łopatkami go czy manualem tutaj ściągać go z bieg po biegu i nie za szybko, tylko powoli, spokojnie i wyczuwać, czy każdy bieg zmienia się w ten sam sposób w dół i w górę, czy to nie ma też jakichś szarpnięć dziwnych odgłosów, czy czegokolwiek innego. Tylko tak możemy sprawdzić skrzynię biegów. Ważne jest też, że jeżeli manewrujemy autem, to podczas sadzenia drive i podczas sadzenia wstecznego nie powinniśmy zbyt długo czekać na wsadzenie tego biegu, czyli zbyt długo czekać na to, aż samochód ruszy. Oczywiście każda skrzynia ma opóźnienie, ale to opóźnienie to powinno być, rozumiecie, pół sekundy, a nawet mniej, tak? Jeżeli dłużej czekasz na taki bieg, no to możesz wiedzieć, że coś może się już dzieje niedobrego z tą skrzynią biegów. Bieg jałowy w samochodzie, nie powinien drżeć samochód, powinien być stabilne obroty, nie powinno one w żaden sposób falować. No i podczas jazdy też zwróć uwagę, czy pod dupką ci nie za bardzo się coś trzęsie, czy nie ma jakichś wibracji, czy nie wpada w ten samochód w jakieś trzęsawki, które są niepożądane. No i sprawdzamy oczywiście to, czy samochód nie ściąga za bardzo na lewo i prawo, czyli puść tą kierownicę, zobacz, czy go ściąga, czy nie. Dotknij hamulca, zobacz wtedy, czy go ściąga, czy nie. Samochód powinien zawsze jechać prosto, ale zwróć uwagę też na ulicę, którą jedziesz, ponieważ jak masz krzywą ulicę, kolejny i tak dalej, to możesz mieć błędny pomiar. Znajdź ładną ulicę, na której możesz to zrobić i jazdę próbną wykonuj nie kilometr, dwa. Przejedź się 15 km, 20 tym samochodem, żeby wszystko, co może wyjść, niech wyjdzie ci w tym samochodzie przed zakupem.
tam poczekaj, aż on się rozgrzeje, zwróć uwagę, czy osiągnął temperaturę roboczą, w jakim mniej więcej tempie to było. No a oprócz tego oczywiście oceń, tym samochodem ci się po prostu dobrze jedzie, tak? Dopasuj sobie wszystko i zobacz, czy ci pasuje. Ja idę umyć to autko, no i zaraz jak umyjemy, to sobie obejrzymy go z zewnątrz, jak wygląda i pogadamy sobie na temat stanu technicznego tego auta. Prawda jest taka, że podczas tej jazdy próbnej, dodam jeszcze, warto sprawdzić, czy działa klimatyzacja, czy działa ogrzewanie jak należy. Czy jeżeli jest dwustrefowa klimatyzacja, to sprawdźcie lewą, prawą stronę. Po prostu najprościej mówiąc, pobawcie się wszystkimi przyciskami, które są w tym aucie do dyspozycji, tak? Pobaw się fotelem, to, a nie, że później jak kupisz samochód, to ci będzie wychodziło, że to nie działa, tamto nie działa, to trzeba naprawić, a tamto trzeba zregenerować, czy coś z tym zrobić. Także zwróćcie uwagę, potrąbcie, pobawcie się wycieraczkami i tak dalej. No tego nie powinienem teoretycznie mówić, ale w praktyce można o tym zapomnieć po prostu i później się okazuje, że coś tam nie działa, a naprawa tego jest na przykład droga. Przykład? Proszę bardzo. Na przykład sytuacja tego samochodu, którym jedziemy, ma dwustrefową klimatyzację i powiedzmy sobie, że z jednej strony nie będzie działało ogrzewanie, na przykład ze strony pasażera, i nie przyczajcie tego, że nie działa. No i później przyjeżdżacie tym samochodem, że nie działa ogrzewanie, niby prosta sprawa, a okaże się, że jest do wymiany nagrzewnica i do ściągnięcia deska rozdzielcza. No i na początek macie kilka tysięcy do władowania w samochód. Było trzeba to sprawdzić, może było trzeba jakoś negocjować cenę, że to nie działa czy coś. Więc są takie sytuacje, które jednak warto się pobawić tymi przyciskami i pokrętłami i zobaczyć, czy rzeczywiście wszystko funkcjonuje. Na co zwracam uwagę, patrząc w ten sposób na samochód? Słuchajcie, przede wszystkim na lakier. Czy struktura lakieru jest wszędzie taka sama, ponieważ jeśli był malowany samochód, to często gęsto kolor może pasować, choć też nie zawsze, ale struktura lakieru już będzie zmieniona, tak? Nikt nie pomaluje tak jak fabryka, znaczy są lakiernicy, którzy bardzo dobrze malują, ale to i tak będzie się odróżniało. Także warto spojrzeć pod kątem, czasami pod światło, pod słońce, czy wszędzie struktura jest taka sama, jeśli koniecznie chcesz wiedzieć, czy wóz był malowany. Sprawdzajcie szpary w samochodzie. Szpary, jeżeli są nieprawidłowo poustawiane, znaczy się, że element mógł być demontowany i zaraz wam powiem, jak to rozpoznać, czy był demontowany. Szpary powinny być wszędzie po prostu równe. To jest najważniejsze. To jest pierwszy dzisiejszy taki klucz do sprawdzenia dobrze auta przed zakupem. Diabeł tkwi w szczegółach. To sobie zapamiętajcie. Nie patrzymy ogólnie na błotnik. Patrzymy na szczegóły tego błotnika. Patrzymy w miejsca, gdzie są listewki. Patrzymy w miejsca, gdzie są uszczelki. Patrzymy w miejsca tu do środka, gdzie sprawdzamy sobie, czy tu jest wszystko zrobione jak należy. Pamiętajcie, że lakiernik tu z zewnątrz pomaluje bardzo ładnie błotnik. Z tym nie będzie nigdy problemu, ale już w tych miejscach tutaj czasami nie jest w stanie bez demontażu tej listwy pomalować czegokolwiek. A demontaż i montaż tej listwy zostawia już ślady. I na to należy zwracać uwagę przede wszystkim. Na łączenia słupka z dachem, sprawdzamy, co się dzieje tu w szparach między szybą a karoserią samochodu. Czy tu wszystko leży równo i idealnie. Pamiętajcie, fabryka zamontuje to wszystko i to jest perfekcyjnie zrobione. Bardzo, bardzo rzadko popełnia jakikolwiek błąd. Człowiek natomiast szybę już wklei nierówno. Ona może mieć szparę jedną większą, drugą mniejszą, może być krzywo, może być uszczelka zadarta. To będzie dla ciebie informacja, że ta szyba była demontowana, wymieniana. Dlaczego? Już zaczynają się rodzić pytania, które należy szukać odpowiedzi na te pytania. Szukamy dalej. Otwieramy drzwi. Patrzymy sobie we wszystkie tutaj narożniki, elementy, czy to wszystko tu się klei, czy tu nie ma jakiegoś problemu. Zwracamy uwagę na uszczelki, na położenie tych uszczelek, czy one wszystkie leżą równo i czy nie ma jakichś dziwnych załamań, czy nie były wyciągane, szarpane, czy cokolwiek w tym rodzaju. Patrzymy na zawiasy drzwi, na śrubki, które tutaj są i sprawdzamy, czy tu jest wszystko pomalowane na fabrykę i nic nie jest zadarte. Jeżeli była odkręcana taka śrubka jak ta, to tam w środku w tej śrubce będą ślady. Ja wam takie ślady zaraz pokażę, jak rozpoznawać, bo to są właśnie rzeczy, które od razu mówią ci, że te drzwi były ściągane i też znowu się rodzi pytanie, dlaczego. I tu na przykład w tym samochodzie pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, nie tyle odkręcana śrubka, co zobaczcie, jak jest zardzewiała ta śrubka. Oryginalne śrubki Audi tak nie rdzewieją, więc tu już jest pierwszy symptom, że coś się tu już działo w tym miejscu. Ta śrubka może być nieoryginalna. Sprawdźcie sobie, czy gumki tutaj od instalacji elektrycznej są dobrze powkładane, czy to wszystko leży jak fabryka. Często można też zrobić taki manewr, że sobie odegniesz uszczelkę, odegniesz sobie jakiś plasticzek i zobacz, jak to pod spodem wygląda. Tam też będą ślady, jeżeli było coś robione. Dobra, otworzymy maskę i zobaczymy sobie, jak wygląda to auto pod maską. W tym egzemplarzu, który oglądamy, tutaj do tej pory nie mam jakichś zarzutów większych, ale gdy już spojrzymy sobie z przodu na ten samochód, to tutaj bardzo szybko nam się rzuca w oczy, że przedni zderzak na pewno był malowany. Oczywiście stan techniczny akurat tego
tego tutaj wiadomo, jest taki, że sobie wiele do życzenia daje, ale to widzimy, to jest coś, co jesteśmy świadomi tego, kiedy kupujemy samochód, że tak wygląda, a nie inaczej, ale na przykład tutaj można to sprawdzić w ten sposób, że odgiąć sobie taki spryskiwacz i tu już widzicie, są same odpryski. Ta fabryka by tego nie przeszło, tu już było malowane i prawdopodobnie było to zrobione średnio. Zresztą widzę, zderzak miał kolor kiedyś ciemny, jakiś czarny, grafitowy, coś takiego. I to widać już pod tą farbą, która została nałożona przez lakiernika, prawdopodobnie w zły sposób. I dlatego to wszystko tutaj, w złe przygotowanie było po prostu powierzchni, dlatego to wszystko tutaj odpada. I tu już jesteś pewien na 100%, że przód był robiony. Na pewno zderzak był malowany. Teraz idziemy dalej, otwieramy sobie maseczkę i pierwsze, na co zwracamy uwagę, jeśli chcemy zobaczyć, czy auto było bite, czy nie, to czy elementy karoseryjne były odkręcane. Sprawdzamy to w ten sposób, że patrzymy sobie na śrubki takie jak ta, takie jak ta, takie jak ta i zwracamy uwagę na następujące rzeczy. Przede wszystkim na to, co po pierwszej śrubce widać bardzo ładnie, że wnętrze jest całe skrobane i widać tutaj, że był wsadzany klucz i ta śruba już jest uszkodzona mechanicznie od odkręcania i przykręcania. Ale druga rzecz, na jaką zwróćcie uwagę, to że miejsce montażu tej śruby kiedyś było w innym niż jest teraz. Ten błotnik był pasowany w tym samochodzie i nie trafia już w to miejsce, w które fabryka trafiała. I to jest pierwszy i kluczowy punkt, który świadczy o tym, że ten zderzak, ten błotnik, przepraszam, był demontowany. Gdyby było lepiej, to w tym samochodzie drugi błotnik również był demontowany i również to nie trafia w to miejsce, w które powinno. Takie ślady zawsze zostawi po sobie lakiernik i blacharz, ponieważ bardzo rzadko się trafia, żeby błotnik demontowany i montowany ponownie trafił w dokładnie to samo miejsce. Następne, co możecie spojrzeć, jeżeli były demontowane błotniki i zderzak przedni, bo to już widzimy, to pytanie, co było z maską. I od razu możemy zajrzeć sobie na nakręt i zobaczyć odpryski lakieru na samych narożnikach. Oznacza to, że tu był założony klucz na tą nakrętkę i była demontowana odkręcana maska. Na pewno była to odkręcana ta śrubka, była odkręcana nakrętka z drugiej strony, obydwie, także maska była demontowana. Wiemy w ten sposób, że samochód miał już jakiś przypadek z przodu i coś tutaj się działo. Co dokładnie? Będziemy sobie szukać dalej, czy to było mocne uderzenie, czy nie. Bo jeszcze chcę zaznaczyć jedną rzecz. To, że auto było malowane, że był malowany błotnik, zderzak czy ta maseczka, to nie dyskwalifikuje tego auta przed tym, żeby go kupić. To nie jest tak, że od razu musimy od tego uciekać, bo my, Polacy, mi się wydaje, jesteśmy nauczeni, że o, jak auto było malowane, to jest tragedia. O, jak auto ma 250 tysięcy przebiegu, to jest tragedia. To tak nie jest. To nie do końca dyskwalifikuje samochód. Ważne jest natomiast, żeby samochód nie był mocno uszkodzony. Żeby nie były uszkodzone elementy główne wzmocnień, tak jak przednie podłużnice, tylnie podłużnice, dach i elementy, które po uszkodzeniu wymagają bardzo grubych napraw i wstawiania ćwiartki, wstawiania nowych podłużnic, a to powoduje, że trzeba wyciągnąć silnik, wyciągnąć skrzynię, rozebrać auto do zera. To już może dyskwalifikować samochód przed zakupem, ponieważ warto znaleźć jest auto, które tego po prostu nie miało robionego. Natomiast jeśli auto było puknięte z przodu, dotknięte przodem, był malowany zderzak, błotnik, maseczka, ale podłużnice główne nie są ruszone, moim zdaniem to nie dyskwalifikuje auta, można zrobić naprawdę ładnie taki samochód i nie będzie to miało żadnych skutków ubocznych na późniejszym etapie obsługi czy użytkowania tego samochodu. Latareczka, o której mówiłem wcześniej, teraz się już właśnie przyda. Podłużnice. Podłużnice idą od samego przodu samochodu do mniej więcej ściany grodziowej. Jest podłużnica. I teraz ważne jest, aby ta podłużnica miała taki wygląd jak tutaj, czyli ona jest brudna, ok, ale ona nie jest robiona. Nie widać tutaj nic, żadnych śladów, które by wpływały na to, że ta podłużnica była malowana, była szpachlowana, była prostowana. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, na podłużnicach często są osłony termiczne. Takie srebrne blachy najczęściej. I te osłony termiczne są przykręcane specjalnymi nakrętkami najczęściej. Ewentualnie plastikowymi śrubkami czy nakrętkami. I należy zwrócić uwagę, czy te nakrętki są oryginalne. Jeśli nie jesteś pewien, czy jest oryginalna, to sprawdź w drugiej strony, porównuj sobie samochód z lewej i prawej strony, czy są zastosowane takie same śrubki, nakrętki. Bo jeżeli nie, to już wiesz, że było dobierane i było grzebane. I zwróć uwagę, czy te osłony termiczne leżą po prostu ładnie, czyli mają swój kształt dopasowany do tej akurat tu podłużnicy, którą widzimy, ponieważ jeżeli była demontowana, to najczęściej one ulegają jakimś zagięciom, wygięciom, później je doginają i tu też widać od razu ślad demontażu tego i należy już włączyć głowę i myślenie, dlaczego na podłużnicy były demontowane osłony termiczne. Szukam takich rzeczy, anomalii, które by też jednoznacznie wskazywały na to, że coś tu było robione i widzę takie anomalie. Na przykład jest osłona, mocowanie od jakiegoś węża, od jakiejś rurki, która tu powinna iść i to mocowanie jest, a rurka nie jest w nie wsadzone. Instalacje elektryczne są pociągnięte różnymi miejscami, czasem naciągnięte, czasem ocierają się o coś i tu też widać, że fabryka tego by tak nie zrobiła. Każda taka rzecz, którą znajdziemy w tym samochodzie, świadczy o tym, że ten przód był robiony. W tym aucie wiemy już jednoznacznie na podstawie samej
samych śrubek, które wam pokazałem, że były demontowane butniki, maska, zderzak przedni, który widać, że był malowany w ogóle gołym okiem, więc wiemy, że na pewno w to auto uderzyło w coś, albo w to auto coś uderzyło, nieważne. W każdym razie było jakieś zdarzenie z przodu samochodu. Natomiast po podłużnicach, czyli tych elementach najważniejszych, widzimy, że były niedotknięte, nieruszone. Co świadczy o tym, że to uderzenie nie było zbyt mocne i prawdopodobnie zakończyło się tylko na tych elementach zewnętrznych, powierzchownych, co jednoznacznie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie dyskwalifikuje tego auta. Jest zrobiony, powiedzmy sobie, średnio, bo ładniej można było te śrubki porobić, ale spasowanie znowu jest prawidłowe, więc umówmy się, że ten samochód na razie jeszcze można by powiedzieć, że za odpowiednią oczywiście kwotę, jeśli podoba się wizualnie, można kupić, nic złego się nie wydarzyło. Zwracamy też mocną uwagę na to, czy koła pasowe z przodu silnika, tutaj akurat w tej dwulitrówce, możemy to sprawdzić w ten sposób, że sobie po prostu przyświecić, tu się przydaje latarka, czy te koła pasowe, czy paski PK, czy koła na w ogóle układzie PK, czyli paska klinowego, jak to się kiedyś mówiło, czy wielorowkowego, czy nie są po jakieś pouszkadzane. Chodzi o to, czy przypadkiem nie było takiej sytuacji, że przód wpadł w silnik i były wymieniane na przykład koło pasowe na wale. Będziesz widział przy starszym silniku, który ma, już widać, że ma jakiś przebieg 200-300 tysięcy kilometrów i na przykład jest ładne, nowe koło pasowe założone z przodu i widzisz też, że było uderzenie z przodu, to proszę zwróć na to uwagę, ponieważ jeśli samochód dostał uderzenie w koło pasowe, czyli w wał korbowy, może to mieć skutek po dopiero jakiejś ilości kilometrów, że coś się zatrze, pęknie wał korbowy lub cokolwiek innego, co niestety, ale no, uszkodziło już po prostu to uderzenie, to koło pasowe. Także zwracajcie na to uwagę, bo później mogą być duże koszty. Tu na przykład w tym przypadku widzę połamaną osłonę od rozrządu. Mocowania są połamane i to dopiero zauważcie, że wyszło, jak ściągnąłem osłonę silnika. Do tego chciałem dojść, że ściągajcie te osłony silnika i spójrzcie sobie na motor i nawet jeśli się nie znasz, to po prostu takim prostym okiem pójść, czy nie jest mokro, czy nic tutaj nie pływa w tym silniku, czy nie ma jakichś połamanych zatrzasków, które widać na pierwszy rzut oka, tak jak tutaj widzicie. Tu jest połamana osłona i połamany jest zatrzask. Tu w tym przypadku może być sytuacja, w której może wymieniali rozrząd akurat i mechanik, wyciągając tą osłonę, po prostu ją połamał, ale nie będę ukrywał, bardzo mocno w to wątpię, ze względu na to, że ściągnięcie tej osłony, spójrzcie sobie tutaj, jak to się ściąga. Jeżeli ja to ściągam w taki sposób, że podważam ten zaczep i ona już jest odczepiona, no to trudno jest to połamać do takiego stopnia. Także sądzę, że to już miało właśnie jakiś skutek tego wypadku, który to dotknęło osłony lub coś w tym rodzaju, no i dlatego jest to połamane. Nie widzę tu, żeby to było mocne uderzenie czy coś takiego, ale już widzimy, że coś tutaj się działo i bezdyskusyjnie ten samochód miał zdarzenie z przodu. Po ściągnięciu osłony w większości przypadków, w większości samochodów osłonę po prostu ściągasz. Są sytuacje, w których musisz odkręcić korek oleju i dopiero ściągnąć osłonę. Natomiast spójrzcie sobie na układ wtryskowy paliwa. Czy tutaj nie jest mokro, czy tu nie leci olej spod tych podkładek, spod uszczelniaczy, spod czegoś takiego, bo to później będzie miało wpływ na to, że będzie trzeba to zrobić i będą to już jakieś koszty i należy to, uważam, zaznaczyć na wstępie. Wiecie, można by na wiele rzeczy jeszcze zwrócić uwagę tutaj w komorze silnika, ale często już byście musieli mieć dość duże doświadczenie w motoryzacji czy w mechanice samochodowej, żeby wiele rzeczy tutaj jeszcze znaleźć. Ja nie jestem w stanie wam wszystkiego przekazać, ale to, co przekazałem, już w zupełności wystarczy do tego, żeby oszacować stan techniczny tego samochodu, czy bardziej stan powypadkowy tego auta. Jeśli chodzi o silnik, no to zwracamy uwagę na to, jak silnik pracuje, czy to jest równomierna praca, cicha praca, czy nie ma żadnych jakichś dziwnych dźwięków i odgłosów, których teoretycznie nie powinno być. Jeżeli coś ci nie pasuje w tych dźwiękach, to może idź, obejrz inny samochód i porównaj po prostu sobie to, jak to wygląda. Pod maską można też sprawdzić, czy nie śmierdzi spalinami, kiedy sobie samochód pracuje na biegu jałowym. Sprawdź, czy katalizator jest w ogóle na miejscu, jeżeli jest taka możliwość, bo może jest wycięty na przykład. Także tutaj pod maską to możecie jeszcze oczywiście spojrzeć na wycieki tego samochodu, czyli sprawdzić po bokach silnika, czy nie leci gdzieś ten olej, spojrzeć pod spód, nachylić się i zobaczyć, czy z osłony przypadkiem na przykład nie kapie oliwa. Także to jest tak naprawdę tyle, co możesz sprawdzić, bo my jako warsztat samochodowy możemy zajrzeć w jakieś tam miejsca jeszcze, wiesz, do środka, tam gdzieś kamerką, albo zmierzyć mu kompresję, czy coś takiego, ale mówimy o sprawdzaniu samochodu latarką, więc nie będę się zagłębiał w dalsze jakieś możliwości, tylko zakończymy sobie na tym wizualnej inspekcji, która i tak już bardzo dużo ci powie o tym samochodzie. Idziemy dalej oglądać auto i próbujemy znaleźć, co w trawie piszczy jeszcze w tym samochodzie.
Jeszcze bardzo ważna rzecz, o której bym zapomniał. Słuchajcie, odkręćcie korek wlewu oleju w aucie i zobaczcie, jak tutaj wygląda. Czy tu jest czarno, tak jak teraz to wygląda. To jest oczywiście dieslowski silnik, więc tu będzie czarno, ale ważne jest, żeby tu nie było żadnej smoły, tawotu, ani jakichś dziwnych, kolorystycznych rzeczy. Na przykład, kiedy auto pobiera płyn chłodzący, to tam będzie mlekowaty kolor. Zwróćcie na to uwagę. No i przede wszystkim sprawdźcie poziom oleju, ponieważ bardzo często się zdarza, że nie sprawdzamy tego poziomu oleju w tym aucie i na przykład później pacjent przyjeżdża tutaj takim świeżo zakupionym samochodem, a okazuje się, że jest nadstan oleju. I to już też powoduje i generuje problemy i koszty, które mogą być czasami nawet bardzo duże. Sprawdźcie, czy płyn chłodzący jest w aucie i też sprawdźcie, czy jego poziom jest prawidłowy, czy nie jest go za dużo, bo jeżeli jest za dużo, może dolewali przed sprzedażą, przed wystawieniem tego auta z jakiegoś powodu. Także zwracamy uwagę. Umówmy się też, żeby była jasność, płyn chłodzący w samochodzie nie ma prawa znikać. Nie ma takiej sytuacji, że auto pobiera płyn chłodzący, czy to jest normalna sytuacja. Każdy samochód, który został wyprodukowany, płyn chłodzący czy układ chłodzenia jest układem zamkniętym. Nie ma prawa z niego uciekać płyn, więc jak jest go za mało, to jest jakiś powód. Nie ma dyskusji i ten powód nie jest normalny, tylko jest to jakaś usterka, awaria albo ktoś coś grzebał i źle dolał tego płynu. Brak poziomu płynu świadczy o jakimś problemie, po prostu, jednoznacznie. Chyba tyle na ten temat. Wszystkich płynów eksploatacyjnych nie będziecie sprawdzać, bo wiadomo, można sprawdzić, czy jest płyn hamulcowy, czy jest płyn wspomagania dobrze zalany. Bez przesady, natomiast olej silnikowy i korek oleju można odkręcić, to jest prosta sprawa i to może bardzo dużo nam powiedzieć czasami, także warto to zrobić, bo może nas uchronić przed dodatkowymi kosztami. Patrzyliśmy sobie na przód samochodu, czas spojrzeć na dupkę naszego być może przyszłego auta. Co możemy znaleźć w bagażniku? No przede wszystkim możemy zobaczyć, czy nie dostaje się do niego woda, bo bardzo często w wielu egzemplarzach pojazdów jest z tym problem. Problem, który polega akurat w tym samochodzie, na który patrzymy, w tej A6, na uklepaniu się uszczelki, którą to potrafi wlatywać woda do środka. I zobaczcie tutaj, to jest bardzo ważne i newralgiczne miejsce tego auta, tam mamy trochę elektroniki w tym samochodzie. Tutaj akurat wyposażenie i wersja tego samochodu wpłynęła na to, że jest jej bardzo mało. Czasem jest tu taki cała wieża elektroniki, która polega na tym, że jest tuner radiowy, wzmacniacz mocy i tak dalej, i tak dalej. I tego jest dużo. Tutaj jest nie za dużo, więc spoko, nie ma co się za bardzo uszkadzać. To jest główny sterownik MMI tutaj w tym samochodzie i jednocześnie jest to wzmacniacz mocy, który podaje nam dźwięk na głośniki. I widać jednoznacznie po otwarciu tego, że tutaj z wilgocią nie ma problemu. Tu jest wszystko czyste i schludne. Patrzymy, czy wilgoć jest tu na samym dole oczywiście, bo zawsze woda spływa na dół. Jest ona niebezpieczna dla elektroniki, więc na to można na przykład zwrócić uwagę. Dodatkowo jeszcze widzimy od razu, że tu jest wszystko fabryczne, że wszystkie te elementy wygłuszające są fabryczne. Z reguły jak auto jest tutaj robione, blacharsko i lakierniczo, to tych wygłuszek już nikt nie przykleja i z reguły ich tutaj nie ma. Widać, że to jest nie oryginał po prostu, kiedy to jest zrobione przez człowieka wtórnie. Także tutaj w tym przypadku akurat mamy wszystko jak nowe i nie ma co się w ogóle tutaj stresować. Natomiast mogę wam pokazać taką rzecz, którą widzę od razu, że ta śrubka, ta nakrętka była odkręcana. Widzę to po tym, nie wiem czy kamera to uchwyci, że tutaj widzicie takie ślady dookoła obwódkę. Ta obwódka świadczy o tym, że był założona, była nasadka na to i zobaczcie, ta sama obwódka jest tutaj, na tych śrubkach, więc to było odkręcane. Natomiast to nie było odkręcane z powodu jakiejś naprawy blacharskiej. Być może był ten moduł po prostu wymieniany już przez kogoś, bo są to moduły, zresztą ta śrubka, ta nakrętka również wskazuje na to, że była odkręcana i to widać po narożnikach tej śrubki, gdzie widać, że są odpryski jakoby farby. No i po samej podkładce. Także widać już tutaj, że to było odkręcane. Jaki powód? Być może po prostu wymiana elementów, więc nie ma czym się stresować. Ale kolejny raz wam pokazuję, jak można zobaczyć, że dana nakrętka czy śrubka była odkręcana i należy się tym zainteresować. Sprawdzamy też drugą stronę, bo z drugiej strony w tym samochodzie jest akurat komfort. Także warto byłoby też tutaj zajrzeć. Też jest elektronika i tu też może dostawać się woda. W tym egzemplarzu, który tutaj oglądamy, akurat wygląda to wszystko naprawdę ładnie, więc tu się nie ma czego czepiać. Powiedziałbym, że tył tego samochodu wygląda znacznie lepiej niż przód, co widzieliśmy. Skoro już jesteśmy przy bagażniku, warto też od razu podnieść sobie podłogę bagażnika i spojrzeć w miejsce, gdzie tu jest akurat montowane koło zapasowe i akumulator. Ze względu na to, że tu też będzie widać, jeżeli było uderzenie w tył samochodu, że tu była praca jakaś blacharska. W tym przypadku akurat możecie sobie zobaczyć, jak wygląda perfekcyjny samochód, czyli fabryka, nic nie dotknięty, kompletnie nikt tu nigdy nie grzebał i to jest piękne w tym aucie i to jest doskonały przykład, że tak to powinno wyglądać. Natomiast gdyby tu było coś robione, to szukamy różnego typu załamań, na przykład na takiej linii jak ta, czyli łączenie jakichś blach, gdzieś coś, co nam po prostu zwróci uwagę, że coś tutaj mogło być robione, rzeźbione lub malowane, jakieś odchyłki w kolorystyce lakieru, bo wewnątrz zawsze jest to malowane, nie tak jak z zewnątrz, więc zawsze gdzieś tam widać, że to było coś tam było już grzebiane i rzeźbione. Oczywiście tył samochodu jest
jest mniej ważny niż przód, ale to nie znaczy, że nie należy na to zwrócić uwagi. Następną kolejną rzeczą, jaką możecie zobaczyć, to samo co patrzyliśmy w przodu samochodu, czy te śrubki były odkręcane, czyli czy klapa była demontowana. I tutaj widzicie śrubkę, która jest fabrycznie przykręcona i nie była zupełnie ruszana. W tym przypadku widzimy, że tył samochodu był zupełnie nietknięty. Dobry przypadek, bo widzimy jednoznacznie, jak wygląda przód, który był grzebany, a tył, który był w ogóle niedotknięty. Możemy Wam pokazać jeszcze tutaj, śrubki są piękne do pokazania, jak wyglądają fabryczne śrubki niedotknięte. Tak to powinno właśnie wyglądać. O, ale jeżeli chodzi o tak zwaną cytrynę, o której mówiłem wcześniej, czyli porowatość lakieru, którą jest ciężko uzyskać podczas wtórnego malowania przez różnych lakierników, bo w różnych warunkach malują, to jest dokładnie to, czego oczekiwałem, żeby Wam pokazać. Dokładnie taką porowatość. Szukamy czegoś takiego, to jednoznacznie wskazuje na to, że ten element był malowany. Oczywiście ten zderzak jest tutaj w stanie agonalnym i fatalnym, tego w ogóle nie komentuję. Natomiast takie właśnie miejsce świadczy jednoznacznie o tym, że był malowany. Przejdziemy jeszcze sobie, chodźcie tutaj zobaczyć, bo warto zwracać na to uwagę, na przednią szybę. Przy tylnej szybie mówiłem, żeby zwrócić uwagę, czy ona równo leży i rzeczywiście przednia szyba dokładnie na to samo zwracamy uwagę. Często przy uderzeniach, w których uczestniczyły poduszki powietrzne w samochodzie, to nawet jeżeli uderzenie nie było zbyt mocne, to poduszka pasażera zawsze wybija przednią szybę. Szyba jest pęknięta i jest do wymiany. Więc jeżeli szyba przednia była robiona, no to oczywiście mogła być z powodu odprysku czy pęknięcia od jakiegoś kamienia, od którego dostała, ale jeżeli mamy już z przodu symptomy, że był uderzony i na przykład wymieniana szyba, to może nam dawać już do myślenia, że być może poduszka powietrzna pasażera szczeliła. Jeśli taka sytuacja była, to zaraz przejdziemy do środka do auta i sprawdzimy, czy była wyciągana w nim deska rozdzielcza i pokażę Wam, jak to sprawdzić. Zanim tam dojdziemy, w bardzo wielu samochodach, w ten sposób, jak ja to robię, demontuje się ta listewka. Po co ja to demontuję? Ano po to, żeby zobaczyć, co jest pod spodem. W tym przypadku tutaj akurat mogę powiedzieć jednoznacznie, że szyba była wymieniana. Po czym ja to widzę? Musiałbym chyba Wam to wyczyścić, żeby Wam to pokazać. Na co zwrócić uwagę tutaj, panie i panowie? Na to, że zobaczcie, tutaj nie wystaje klej poza szybę, a tu zobaczcie, jak wystaje mocno i tu znowu nie wystaje. Tu w ogóle go nie ma praktycznie i znowu wystaje. O co chodzi? Chodzi o to, że fabryka tak kleju nie nałoży. Za to człowiek już tak. Po tym możecie od razu stwierdzić, że ta szyba była wymieniana lub wyciągana i wklejana ponownie. Ta szyba była wymieniana, po czym to wiem? Już Wam pokazuję. Oryginalna szyba Audi posiada znaczek Audi. To jest przede wszystkim jakby obligatoryjne. Po drugie, spójrzcie na rocznik. To jest 2010 rok i tu jest na szybie 0, czyli oznacza, że to jest 10 rok. Na następnej szybie mamy również 10 rok. Na wszystkich szybach dookoła sprawdzałem, mamy 10 rok. A co mamy na przedniej szybie? A na przedniej szybie mamy szósteczkę. Do tego mamy nieoryginalną szybę zamontowaną w tym aucie, bo widzimy, że firma odróżnia się od tej, której są zamontowane resztę. To nie jest zła firma szyby akurat tutaj, natomiast jest nieoryginalna i nie z tego rocznika, co jednoznacznie nam mówi, że przednia szyba była wymieniana w tym aucie. Nie wiem, czy kamera jest w stanie to uchwycić, bo różnica jest nieznaczna, ale jednak jest. Pomiędzy drzwiami a błotnikiem jest różnica w kolorze, ale pomiędzy błotnikiem a maską już różnicy żadnej nie widzę. Dlatego wiem, że ten przód był cały też malowany, a drzwi nie były cieniowane, zostawili tak jak jest. No i różnica lakieru pozostała. Także to już wprawne oko musi być, ale jest to do zauważenia. Pamiętajcie, oglądajcie auto pod różnymi kątami. Czasem czegoś nie widać, czasem coś widać. Czasem czegoś nie widać w słońcu, widać w cieniu i odwrotnie. Także zwracajcie na to uwagę i tutaj jedna taka mała zależność. Bardzo często się zdarza, że zderzak przedni i tylni odróżnia się od metalowych elementów i to jest normalne. Czasem nawet auta, które wychodzą z fabryki, mają już delikatnie inny odcień, ponieważ farba na plastiku układa się inaczej niż na elementach metalowych. Przejdźmy teraz do następnej rzeczy, którą możemy sprawdzić bardzo łatwo i prosto za pomocą latarki, do układu zawieszenia. Słuchajcie, pierwsze, na co można zwrócić uwagę, to na tutaj akurat w tym samochodzie, na korozję, która tu występuje. To jest jarzmo, które utrzymuje zacisk hamulcowy i ta korozja tutaj nie jest groźna, jest zupełnie normalna, ale też fakt tutaj akurat w tym przypadku tego samochodu jest ona bardzo duża. Natomiast nie będzie wpływała ona na bezpieczeństwo, natomiast już korozja na tarczach hamulcowych już na bezpieczeństwo może wpływać. Co ty możesz sprawdzić jako laik tak naprawdę? Przede wszystkim przejechać palcem i zobaczyć, jak duży rant występuje na tarczach
tarczy hamulcowej. Ten rant świadczy o zużyciu tarcz hamulcowych. Ten rant, który tu występuje, jest bardzo mały i ta tarcza będzie jeszcze jeździć, ma przed sobą kolejne 15 tysięcy kilometrów zapewne do zrobienia. Natomiast kiedy ten rant już jest taki bardzo widoczny, mocny pod palcem, no to możesz brać pod uwagę, że przy wymianie klocków, które mam nadzieję, że są, tu w tym przypadku klocki hamulcowe są jeszcze grube, ale przy wymianie klocków na pewno będzie też wymiana tarcz hamulcowych, także będzie to droższa usługa niż tylko samych klocków. Klocki hamulcowe bardzo często możesz sprawdzić w taki sposób, jak ja teraz to robię, czyli patrząc tam pod kątem. Są samochody, w których nie pozwala ci na to felga sama w sobie, ewentualnie budowa zacisku i jarzma i wtedy rzeczywiście jest trudno to zobaczyć. Natomiast jeśli jest możliwość, to spójrz pod kątem na wszystkie cztery koła. Czy tych klocków jeszcze jest tam dużo? Gruby klocek to jest klocek, który okładzinę ma gruby jak palec. Natomiast cienki klocek to jest klocek, który ma około 5-6 mm okładziny i to już się kwalifikuje natychmiast do wymiany i powinna teoretycznie już się świecić kontrolka na zegarach. Zwrócić też należy uwagę na to, że niestety klocki hamulcowe zużywają się nierównomiernie i klocek zewnętrzny jest zawsze grubszy niż ten od wewnątrz, którego w ogóle nie jesteśmy w stanie sprawdzić bez demontażu tego wszystkiego. Także obejść auto dookoła, sprawdzić w jakim stanie są tarcze i w jakim stanie są klocki hamulcowe i tu już ci potrzebna będzie latarka, ale możesz sprawdzić coś jeszcze, już ci pokazuję jak. Wam pokazać jak najlepiej obrazowo, czego szukać przy tych tarczach i klockach, kiedy to jest zużyte, a kiedy nie. Mamy dwa przykłady tutaj. Tu mamy tarcz idealną, nie ma żadnego rantu, pomimo że jest zardzewiała i skordowana ta tarcz, to ona jest zupełnie sprawna. Natomiast tu niżej mamy tarcz, która już posiada rant, który już kwalifikuje tą tarcz do wymiany. Ten rant wcale nie jest jakiś wielki, ale to już jest dość duże zużycie. Dodatkowo chcę wam pokazać klocek hamulcowy, który jak wygląda na założony na tarczy. Latareczkę biorę i wam świecę, żebyście widzieli, że o, to jest gruby klocek hamulcowy. Tu tam pierwszy rant to jest oczywiście element metalowy tego klocka, a okładzina jest pomiędzy tarczą a tym elementem metalowym. Widzicie, że ma około centymetr, półtora mniej więcej grubości. Natomiast tu mam klocek, który jest całkowicie zużyty i pokażę wam, jak on wygląda na tarczy, kiedy jest zużyty. Widzicie, jaka tu jest różnica, tak? To jest element metalowy, a to pod spodem to jest okładzina, która jest cieniutka. Jeżeli masz takie zużycie klocka i tak to wygląda już przez felgę, no to wiesz, że te klocki już są na 100% do wymiany i jeżeli masz dodatkowo taki rant na tarczy, to wiesz, że już jest do wymiany komplet hamulców, a tu już mówimy w zależności od marki samochodów od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności no nawet kilkunastu, jeżeli mówimy o bardzo drogich samochodach, ale jednak już o kosztach, które będzie trzeba ponieść. Są to rzeczy eksploatacyjne? Oczywiście, że tak, natomiast zaraz po kupnie auta będzie trzeba poświęcić koszty i wtedy wpis w aukcji internetowej, który brzmi bez wkładu finansowego, już nie ma nic do rzeczy. Przy każdym odpaleniu samochodu podczas zakupu zwracaj uwagę, czy auto odpala tak samo i czy nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków zaraz po odpaleniu, na przykład zużyty rozrząd będzie po okresie oczekiwania podczas oglądania wyluzowywał się, no i po odpaleniu będzie na przykład terkotał. Zwróć na to uwagę. Zwróć uwagę, jak działa wspomaganie. Czy słyszeli państwo? To jest akurat napinacz paska PK, to nie jest wspomaganie, więc zwróć uwagę, czy nie piszczy, nie świszczy coś, bo to oznacza, że cały komplet PK już jest do wymiany. Kręć koła na maksa w lewo lub na maksa w prawo i chodź, pokażę ci, co możesz sprawdzić. Po skręceniu koła w lewo i w prawo możecie spojrzeć z lewej i prawej strony na elementy zawieszenia. Nie jest tu jakieś piękne dojście bez podnośnika, ale powiedzmy sobie, że idzie dużo rzeczy tutaj zauważyć. Przede wszystkim zwracajcie uwagę na to, że czy elementy gumowo-metalowe nie są popękane, spękane, zerwane. Bardzo ważne jest akurat w samochodach przednio- i czteronapędowych, czy gumy na przegubach są całe. To jest bardzo ważne. To niesprawdzenie tego i zlekceważenie pękniętej gumy doprowadza do wymiany przegubu całej osi, także doprowadza znowu do następnych kosztów, które są czasami zupełnie niepotrzebne. Także można tam zajrzeć i mając ten piękny sprzęt, o którym wam mówię, latareczkę, spojrzeć na te elementy. Dodatkowo spójrzcie, czy elementy mocowania nadkoli, to jest bardzo też ważne, elementy, czyli śrubki tak naprawdę mocowania nadkoli, są wszystkie jednakowe i fabryczne. Jeżeli nie wiesz, jak wygląda fabryczna śrubka w tym samochodzie, to spójrz sobie na innych kołach, jaka powinna być zastosowana i spójrz, czy wszystkie są równe. Jeżeli gdzieś są jakieś
jakieś odstępstwa. Na przykład Audi stosuje śrubki na Torxach gwiazdkę 25, montaże nadkoli, a tutaj już widzę, że po pierwsze nie wszystkie śrubki są, a te co są, to są na przykład na śrubokręt krzyżakowy, no to wiesz, że tutaj już było na pewno niejednokrotnie rzeźbione. Oczywiście biorę pod uwagę, że do wymiany niektórych elementów trzeba zdemontować podłogę silnika i zdemontować nadkole. Zdaję sobie z tego sprawę, ale już wiesz, że na pewno tutaj było to robione nie raz, nie dwa, tylko już to było rzeźbione kilkanaście razy, no bo jeżeli brakuje już śrubek, połamane plastiki i tego typu rzeczy, to znaczy, że ten samochód po prostu przechodził już swoje na warsztatach samochodowych i należy na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o elementy gumowo-metalowe, o których mówiłem na przykład, to jest akurat sforzeń, to trzeba zwrócić uwagę, czy te wszystkie otulinki gumowe są całe, czy tutaj nie jest nic pozrywane, czy to nie wygląda jakoś dziwnie, tak? Więc tutaj już widzimy, że jest wszystko w porządku, natomiast może się zdarzyć, że te elementy są pozrywane. Elementy gumowo-metalowe są tam głębiej i możesz tylko wzrokowo sobie spojrzeć, czy one są całe. Tu w tym przypadku akurat jest wszystko ok, no bo luzów zawieszenia już nie posprawdzasz bez podnośnika i bez specjalistycznych narzędzi, jak na przykład wielka laga lub łycha do sprawdzania luzów zawieszenia. Natomiast możesz przejechać samochodem i na jeździe próbnej już wysłuchać, czy przypadkiem nie ma jakichś stuków, puków przy różnych dziurach, przy różnych drżeniach, przy różnych skrętach, przy różnych prędkościach i w ten sposób już będziesz wiedział, czy to zawieszenie jest sprawne, czy nie. Jeżeli nie ma stuków, nie ma ściągania i nie ma pozrywanych elementów, to uznajemy, że zawieszenie jest w porządku. Słuchajcie, na koniec jeszcze możecie sprawdzić dwie rzeczy. Przede wszystkim ogumienie, tak? No już nie mówię o tym, czy jest letnie, czy zimowe, w zależności od pory, w jakim kupujecie samochód, ale stan tego ogumienia. Opony nie są tanie do samochodu i kosztują zawsze od kilkuset do kilkunastu, czasami tysięcy złotych, bo tak może być w wersji na przykład jakiejś Q7 na 20-calowych kołach, więc tu jest bardzo duża rozbieżność cenowa, ale to nie jest tani wydatek, więc fajnie jakby te opony były w dobrym stanie. I ostatnie, co możecie jeszcze zrobić, tak sobie myślę, to położyć się trochę pod to auto, na tyle, ile jest możliwość, bo wiadomo, nie jesteśmy wszyscy mechanikami, ale zrobienie takiego ruchu nie jest jakieś, uważam, bardzo wymagające, a potrafi ci pokazać, w jakim stanie jest układ wydechowy, czy nie jest pognity, czy nie są zerwane gumy. Możesz, jeśli masz możliwość, chwycenia tego układu wydechowego i poruszania nim, i posłuchania, czy on gdzieś nie stuka i czy się trzyma dobrze i mocno. To są oczywiście już szczegóły, ale zobacz, kosztowało mnie to 10 sekund tak naprawdę mojego czasu, troszeczkę pobrudziłem sobie rękę, bo to jest układ wydechowy i tyle, a przynajmniej mam pewność, że tutaj jest wszystko w porządku w tym temacie. Zajrzyjmy teraz do środka i zobaczmy, co możemy zobaczyć, co możemy sprawdzić w środku w samochodzie, czy było grzebane, ściągane, rozbierane, wymieniane. Już Wam pokazuję. Przechodząc do wnętrza samochodu, zwracamy uwagę od samego wejścia na takie podstawowe rzeczy jak spasowanie wszystkich listew, spasowanie listew progowych, spasowanie listew w desce rozdzielczej, na przykład takich jak ta tutaj, bo to jest całe demontowalne, takich jak ta tutaj. Czy to wszystko leży, ponieważ jeśli to było demontowane, to będą tego ślady i zaraz spróbujemy takowe znaleźć, jeżeli były demontowane. Jak leży słupek? To jest bardzo ważne. Wiecie, na co zwrócić uwagę głównie na tym słupku? Czy to wszystko tutaj leży perfekcyjnie, tak jak powinno? Ja już tu widzę, już w tym miejscu, daleko się nie zagłębiając, tutaj takie delikatne załamanie na tapicerce. Mówiłem, że diabeł tkwi w szczegółach, prawda? I to na te szczegóły należy zwracać uwagę, bo tego fabryka nie zrobiła. I teraz Wam coś pokażę. Słonecznik, możecie sobie odłączyć go tutaj i sprawdzić, w jakim stanie są te mocowania. Zobaczcie, tu już jest coś nie tak. To już Wam mówię od razu, że to nie jest fabryka, ale jest pewna rzecz, na którą należy absolutnie zwrócić uwagę, jak na taką zaślepkę jak ta i na to, co tutaj widzimy. To jest wyraźnie od śrubokrętu, od podważenia, żeby tą zaślepkę wyciągnąć. Słuchajcie, nie ma możliwości demontażu podsufitki do na przykład wymiany kurtyn powietrznych, które tutaj są, zrobienia tego bezśladowo, jeśli nie zamontujesz nowych zaślepek z powrotem. Nie ma takiej możliwości, a już Wam informuję też od razu, że nikt nie montuje tych zaślepek nowych, tylko montują je z powrotem stare i tu już widzicie bezdyskusyjnie, że było to ściągane i teraz pytanie tylko po co. Kolejną rzeczą bardzo ważną, którą możecie zwrócić uwagę, a bardzo mało kto o tym wie, to odsłońcie sobie tą cykor rączkę, jak to się mówi, i zobaczcie, mamy ten sam ślad demontażu. Widzicie tu w tym miejscu? Dodatkowo zobaczcie, jest porwana ta tapicerka sufitowa, czyli podsufitka. Tu jest porwana i tu też są
widoczne ślady demontażu. I co? Było demontowane, na pewno nie ma dyskusji. Teraz pytanie, z jakiego powodu demontuje się pod sufitkę? Albo dostała się woda i było ratowane coś, jeśli jest szyberdach. W tym przypadku szyberdachu nie ma, czyli odpada ta sytuacja. Można też to po części zwalać teoretycznie na to, że była wymieniana przednia szyba, ale nie w moim przypadku i nie ze mną te numery, ponieważ do wymiany przedniej szyby nie trzeba demontować się pod sufitki, więc prawdopodobnie jednak było coś robione z poduszkami powietrznymi, które są tutaj w tym miejscu i żeby je wymienić pod sufitkę, trzeba zdemontować bezdyskusyjnie, a często trzeba ją wymienić na inną, ponieważ po uszkodzeniu się, po wyszczeleniu kurtyn powietrznych, ta podsufitka tutaj się w tych miejscach łamie i często jest do wymiany. Także w tych szczegółach, szczegóły, te szczególiki mam bardzo dużo mówione. Dobra, jedziemy dalej. Co możemy sprawdzić od razu? Zobaczcie, ja tylko drzwi otworzyłem i ile rzeczy możemy już znaleźć. Patrzymy na elementy takie jak te tutaj, czy to nie było podważane i demontowane, na te wszystkie tutaj rzeczy, które jednocześnie też może to akurat tutaj nieźle leży, ale tu już widzę jakieś załamanie na przykład delikatne, więc tu już coś też widać, że było, no i wiadomo, że ta podsufitka po prostu była zdemontowana. Kolejne, co mi się rzuca w oczy, to zobaczcie, jak jest zamontowany ten element. To też tutaj było demontowane, prawdopodobnie jest pęknięte coś i po prostu to się już nie trzyma lub nie weszło w swoje miejsce mocowania. Często też bardzo popełniają błędy ludzie, którzy składają auta i te słupki składają w taki sposób, że nie działa regulacja tego pasa. Tu akurat działa bez zarzutu, ale bardzo często się zdarza, że ona nie funkcjonuje i to jest po rozebraniu i złożeniu i błędnym złożeniu. Także na to też możecie zwrócić uwagę. Dobrze, jadąc dalej, o uszczelkach już mówiłem wcześniej, żeby zobaczyć, czy leżą. Możemy sprawdzić kolejne szczegóły, które będą nam mówiły o tym, czy przypadkiem deska rozdzielcza nie była ściągana w tym samochodzie. Najczęstszym elementem, który możemy zdemontować jako pierwszy, to jest ten element i to sobie możemy zdemontować albo ręcznie palcami, albo za pomocą śrubokręta, jak widzieliście. I tutaj nam się ujawnią śrubki, które nam będą świadczyły o tym, czy tu było coś odkręcane, czy nie. Na pierwszy rzut oka ta śrubka była odkręcana ze względu na to, jak ona wygląda już w ogóle. Powinna być w ogóle, z tego co pamiętam, tak jak ta czarna, czyli to już jest niefabryczna śrubka, więc to już nam mówi, że coś tutaj było już grzebane. No i kolejne śrubki, które wam zaraz pokażemy, to są śrubki od mocowania osłon dolnych. Zwracamy uwagę na takie śrubki jak ta. Widzimy, że ona już nie leży w osi, że podkładeczka dookoła ma ślady odkręcania. O, idąc dalej, o, po tej śrubce też bardzo ładnie widać otoczkę na podkładce, która też jednoznacznie mówi o tym, że ona była odkręcana i rozbierana. I trzeba zwrócić uwagę na to, że nie zawsze jest taka sytuacja, że demontaż tam śrubek czy odkręcanie ich świadczy od razu o wymianie poduszek powietrznych w desce rozdzielczej albo w ogóle wymiany deski rozdzielczej. Są awarie, które wpływają na to, że trzeba tam po prostu zajrzeć i trzeba to rozkręcić. Więc tak od razu nie definiujmy, że to jest jakaś katastrofa lotnicza, ale wiemy już, że tam też było robione i też w tych szczegółach, które tam właśnie pokazuję, w szczegółach, które są tutaj, w tych miejscach na przykład, będziemy widzieć, czy auto przypadkiem nie było po powodzi. I to właśnie w tych miejscach to możemy odkryć. Możemy też to odkryć w innych miejscach, takich jak w szynach fotela na przykład. Tam będzie widać od razu, że auto było po zalaniu, że jest pordzewiałe, są elementy, które pordzewieć nie powinny, że jest błoto czy szlam, który pozostał po niedomyciu tego wszystkiego, bo bardzo trudno jest domyć auto po powodzi do takiego stanu, żeby nie było w ogóle śladu. Więc po zajrzeniu pod fotel, pod deskę rozdzielczą, będziemy to widzieć. Też nie musisz mieć jakichś specjalistycznych narzędzi. Po prostu tam trzeba zajrzeć, przyświecić i poszukać elementów, które ci nie pasują do całej reszty samochodu. To jest instalacja od czujnika deszczu i światła, który znajduje się tutaj w szybie. Po czymś takim jak to też możesz od razu rozpoznać, że no było tutaj rzeźbione i że ktoś nieprawidłowo tą instalację tutaj poprowadził. Ja ją tam teraz wcisnę, o, tak jak ona powinna być, by jej nie uszkodzić delikatnie. O, i teraz wszystko. O, i teraz nie ma śladu. Ja wiem, że mi jest łatwo mówić i łatwo pociągnąć za niektóre plastiki, ale często gęsto możesz coś odgiąć, żeby coś sprawdzić. No mi, ja wiem, gdzie pociągnąć, żeby tego nie uszkodzić w żaden sposób, ale pokażę wam, że pod spodem kryją się czasami naprawdę fajne rzeczy. I tak tutaj na przykład, o, proszę bardzo, tak wygląda śrubka, która była odkręcana. Widzicie, jakie ma uszkodzenia wewnątrz? No właśnie. Tutaj przy kokpicie, przy desce rozdzielczej było na pewno grzebane. Nie będziemy teraz się zagłębiać co do końca, bo nie będziemy tego rozbierać nie wiadomo jak bardzo, ale wiemy, że na pewno coś tutaj się ciekawego działo.
tu zaślepka jest od poduszki powietrznej i ona nie jest w żaden sposób uszkodzona, więc wygląda, że jest wszystko ok. Ale prawda jest taka, że przykro mi to stwierdzić, ale bardzo trudno jest sprawdzić, czy poduszki powietrzne w samochodzie są, czy ich nie ma i są założone emulatory. Emulatorem jest zwykły opornik, mały oporniczek, który tak naprawdę robi za poduszkę powietrzną i system auta nie jest w stanie wykryć, czy to jest ten opornik, czy tam jest rzeczywiście fizycznie poduszka powietrzna. Niestety bardzo często zdarza się, że auta powypadkowe nie są naprawiane zgodnie ze sztuką i mają montowane właśnie takowe oporniki jako emulatory na napinaczach pasów i na poduszkach powietrznych. Mogę powiedzieć jedno, że dziś ten precedens jest coraz mniejszy, czyli rzadko się już ktoś idzie w to, żeby nie wymienić poduszek powietrznych pasażera czy kierowcy i założyć tam emulator. No to by było po prostu szczyt głupoty moim zdaniem, no bo jeżeli będzie wypadek i ktoś sobie zrobi krzywdę, no to wiadomo, że będzie z tego bardzo poważny problem, ale w napinacze pasów już na przykład zdarza się to do dnia dzisiejszego. Co może spowodować taki oporniczek, jeżeli go nie ma założonego napinacza pasa sprawnego? No to, że podczas wypadku, kiedy dochodzi do kolizji, to najpierw szczela pas, czyli dopinać się do fotela. To napinacz do tego służy. Tu napinacze są akurat w słupkach środkowych, tak żeby do niego się dostać, trzeba ten słupek zdemontować, ale czasem napinacze są tutaj w sprzączkach montowane i to będzie widać po takiej harmonijce, która tu będzie zamontowana, gumowa najczęściej, i ta harmonijka świadczy o tym, że napinacz pasa jest tu w tym miejscu. Tu akurat sytuacja jest troszeczkę analogicznie inna, no bo jest pas, napinacz pasa w zwijaczu. I w momencie wypadku najpierw szczela pas, dociska cię do fotela, a dopiero później szczela poduszka powietrzna, w którą ty już uderzasz. Jakby można sobie szybko wytłumaczyć. Nie ma napinacza, poduszka szczela, a ty z pełnym impetem w nią uderzasz, co może spowodować złamanie nosa, jakby uszkodzenie twarzy, którego byśmy nie chcieli. Także to też jest skrajnie głupie montować oporniki zamiast napinaczy pasów, ponieważ może nie doprowadzić do śmierci, ale na pewno do uszkodzeń, których można by po prostu uniknąć, gdyby napinacz był sprawny. I teraz zmierzam do tego, że niestety, ale bardzo trudno jest udowodnić, czy są tu poduszki, czy są napinacze, czy są pozakładane emulatory, bez jakiegoś większego rozbierania. Tą poduszkę trzeba by wyciągnąć fizycznie stąd i zobaczyć, czy tam nie ma założonego opornika. Poduszka pod deską rozdzielczą pasażera, no to jest demontaż schowka i też rzeźbienie tam w środku i szukanie, czy rzeczywiście wtyczka jest wpięta w poduszkę, czy jest założony opornik. Ja ten opornik wam zaraz przyniosę i pokażę, jak wygląda, żebyście mieli świadomość tego, jak ten element wygląda, jakie to jest małe i czego ewentualnie szukać. Jeśli chodzi o napinacze pasów, no to znowu trzeba by zdemontować cały ten słupek i sprawdzać, czy tam nie ma założonego opornika. Jeśli napinacze pasów są tu we sprzączce w fotelu, no to trzeba by się położyć pod fotel i zobaczyć tam, czy nie ma gdzieś pozakładanych jakichś oporników. Często te napinacze, jeżeli są szczelone, to tutaj, jak widzimy wszyscy, ta sprzączka wystaje poza fotel. Cała sprzączka wystaje poza fotel. Jak on strzeliłby i byłby tu, w tym miejscu napinacz, to on się chowa, bo dociąga pas. Chowa się tak, że jest na równi z fotelem, a nawet pod fotel. Więc jeżeli takie sprzączki widzisz już w samochodzie jakimś, to niech już ci zapali się lampka. Dlaczego tak? Dlaczego tak niewygodnie zapina się ten pas? W każdym samochodzie pasy są zamontowane w taki sposób, żeby to wystawało i żeby łatwo było zapiąć ten pas. No bo łatwiej jest tu wpiąć w pas, niż gdybyś miał tą sprzączkę w tym miejscu, tak? No to od razu zwrócisz uwagę na to, że jest coś nie tak, że ta sprzączka jest tam schowana. Dodatkowo, jeśli jest jeszcze taka harmonijka gumowa zamontowana na tej sprzączce i ona jest zgnieciona, czyli rozumiemy się, wciągnięty jest pas do środka, już jesteś 100% pewien, że ten napinacz jest strzelony, a zamiast niego jest założony po prostu opornik. Jaki opornik? Już ci zaraz pokazuję. Tak wygląda opornik, który imituje poduszki powietrzne. Montuje się je różnych oporności, a tu już trzeba mieć wiedzę na ten temat, jak ich zamontować w tym przypadku, żeby rzeczywiście moduł poduszek powietrznych analizował to i interpretował jako poduszkę. I teraz jak go się montuje? Zobaczcie, ja wam to pokażę, żebyście wiedzieli, czego mniej więcej szukać. To jest wtyczka od napinacza pasa i możemy sobie wtyknąć go, o proszę bardzo, w ten sposób, powiedzmy sobie pyk pyk, tak, zaginamy go sobie w ten sposób na przykład i owijamy go taśmą izolacyjną czy czymkolwiek i to jest wszystko. Jeżeli takie coś zobaczysz, niewpiętą wtyczkę z owiniętym opornikiem taśmą izolacyjną, to już wiesz, że jest jakiś problem. Wtyczka powinna być oczywiście wpięta w ten sposób. Wszystkie poduszki powietrzne we wszystkich markach samochodów, jak leci, mają kolor żółty. Także na to możemy od razu wiedzieć, że to jest wtyczka od poduszek, a tak mały element potrafi oszukać się napinacze pasów, poduszki powietrzne jednym nabojem, z dwoma nabojami, to nie ma znaczenia. I jak widzicie, jest to tak mały element,
że ciężko jest to tak naprawdę znaleźć bez jakiegoś rozbierania osłon czy elementów wewnętrznych. Także to jest w sumie największy problem, bo komputer diagnostyczny w tym momencie ci nic nie wykaże. Komputer będzie widział system jako sprawny i tutaj bardzo wprawny elektronik jest w stanie co nieco znaleźć na podstawie pomiaru oporności przez sprzęt diagnostyczny, ale no wy nie jesteście ani wprawnymi elektronikami w większości, ani też nie posiadacie sprzętu diagnostycznego, który by trzeba do tego użyć, bo znowu do każdej marki samochodu trzeba by mieć inny sprzęt diagnostyczny, więc ja wam to pokazałem tutaj tylko jako czystą ciekawostkę i opowiadam, że no tutaj musimy już liczyć na uczciwość niestety człowieka, który sprzedaje nam samochód, no bo samodzielnie, bez jakiejś już takiej wiedzy bardzo, powiedziałbym, rozwiniętej w sprawach motoryzacyjnych, ciężko ci będzie cokolwiek tutaj znaleźć i ocenić. Przy jeździe próbnej nie bójcie się nacisnąć gazu w podłogę i to nie na chwilę, tylko na czas dłuższy. Próbujcie rozpędzić to auto do dużych prędkości, bo bardzo wiele może się wtedy uwidocznić rzeczy, o których nawet może właściciel nie wiedzieć, bo jeździ bardzo delikatnie tym samochodem i nagle przy pełnym obciążeniu wóz zgłosi błąd dotyczący turbodoładowania, straci moc, wpadnie w tryb awaryjny albo zgłosi problem z ciśnieniem paliwa i to wyjdzie właśnie przy pełnym obciążeniu i nie bójcie się nacisnąć hamulca w podłogę. I to tak ze stówki 20, stówki 40, pedał w podłogę i zobaczyć, jak się zachowuje wtedy ten samochód. Czy wszyscy, cały ABS funkcjonuje bez zarzutu, czy nie ściągnie w tym momencie tego auta na którąś stronę, czy nie wydarzy się coś dziwnego. Także ekstremalne sprawdzenie auta jest jak najbardziej, uważam tutaj, pozytywne, czy chciane, bo my chcemy wiedzieć, czy ten samochód się nie rozpadnie, zanim go kupimy, więc właściciel samochodu, który sprzedaje to auto, powinien nam na to pozwolić tak naprawdę i nie powinien mieć ku temu żadnych obiekcji, no bo jak inaczej sprawdzić, czy się urwie korbowód na przykład albo koło w tym aucie, zanim je kupimy. No musisz je po prostu obciążyć do maksa. Patrz też w lusterko w tym momencie, w szczególności jak wciskasz gaz w podłogę i szukaj, czy auto po prostu nie dymi, nie wypuszcza jakichś dziwnych spalin z układu wydechowego, bo to też zawsze daje do myślenia. Dzisiaj wiemy, że wszystkie diesle i benzyny nie powinny dymić. No mówimy o sprawnych jednostkach napędowych oczywiście, bo jak coś już jest zużyte, no to właśnie zaczyna dymić, zaczyna się dziać różne dziwne rzeczy z nim. Ten samochód, który tutaj obejrzeliśmy, tak naprawdę nie jest wcale w jakimś najgorszym stanie. Widzimy, że był malowany z przodu, widzimy, że było coś rzeźbione w podsuficce, że ogólnie rzecz biorąc był rozbierany i robiony. Natomiast czy to dyskwalifikuje go przed zakupem? Ja uważam, że nie do końca, bo rzeczy, które tutaj wskazaliśmy i pokazaliśmy, no rzeczywiście są w tym aucie grzebane i robione, natomiast jest to powierzchowne uderzenie z przodu było, więc jeżeli komuś nie przeszkadza stan faktyczny, wizualny tego samochodu, to nie uważam, żeby to wpływało na to, że ten samochód jest dyskwalifikowany. Myślę sobie, że to jest kwestia ceny w przypadku takiego auta jak to, że na przykład chcę pomalować sobie ładniej zderzak, więc opuść mi trochę sceny, chcę naprawić system PK, który tam cały czas drży i jak słyszeliśmy przy skręcaniu piszczy, no to też na to powinno być jakiś upust cenowy po prostu, żeby sobie to naprawić i tyle. I to jest kwestia dogadania się z klientem. Ten samochód wcale nie jest zły, pomimo że znaleźliśmy kilka jego mankamentów, to uważam, że jest w porządku. Pamiętajcie, włączcie głowę przy kupowaniu takich samochodów. Nie powinienem tego mówić tak naprawdę, ale nie napalajcie się na samochód, bo ja się napaliłem i widzicie to w moich poprzednich odcinkach, że S4 była pięknym dla mnie samochodem, ślicznym, czerwonym i jak baba się na niego skusiłem tak naprawdę, mając tą całą wiedzę, którą wam teraz przekazuję, kupiłem auto, które zaczęło się psuć w drodze do domu, a tak naprawdę przejechałem nim 3000 km i rozpadł się silnik. Ale ja wiedziałem o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce i mając warsztat samochodowy mogę sobie na to pozwolić. Ty, jako człowiek, który może jest cukiernikiem, a może jest, nie wiem, ma zawód niezwiązany w ogóle z motoryzacją, no może być problem, ponieważ kupując takie auto, nagle okazuje się, że trzeba wydać 20 albo 25 tysięcy, bo trzeba kupić silnik inny. Także zwracajcie uwagę na to, co kupujecie i włączcie myślenie po prostu podczas zakupu auta, a nie kupujcie go emocjami, że jest piękny, śliczny, napalony, ja już jadę go w ogóle kupić, ten samochód, ja w ogóle nie jadę go oglądać, tylko jadę go kupić, czyli dokładnie tak jak ja postąpiłem. Możecie sobie sami zobaczyć, jak to wygląda w moich poprzednich odcinkach i czym to grozi później, jakie to są sytuacje. Mam
mam wielką nadzieję, że przekazałem wam trochę fajnej wiedzy na temat tego, jak kupić auto i nie wpakować się w bubla, co sprawdzić i gdzie zajrzeć, gdzie dotknąć, żeby rzeczywiście ten samochód no, przedstawiał jakiś fajny stan techniczny i taki, jak sobie z tego życzysz. Jeżeli tak jest, no to, no, to z punktu kliknij subika, daj łapkę w górę i oczywiście skomentuj to, jeśli się tobie podobało. Im więcej komentarzy, tym lepiej. Mam nadzieję, że ten film się rozprzestrzeni na cały świat i będą go oglądać wszyscy, bo każdy z was na pewno wyciągnie jakąś informację, jeśli się na tym nie zna, jak kupić samochód i nie wpakować się po prostu w bagno, nie zostać oszukanym, bo to jest najważniejsze moim zdaniem, kiedy kupujesz twój samochód, być może swoich marzeń. Więc kupujcie, a jeżeli nie jesteście w stanie tego sprawdzić sami, to znajdźcie warsztat samochodowy, który wam po prostu to sprawdzi, bo jedno, już raz to powiedziałem i powiem to drugi raz, warto jest pozostawić kilka stówek za to, że ktoś ci to sprawdzi fachowo i szczegółowo, niż wpakować się w samochód, który wygeneruje ci nagle ni stąd ni zowąd jakieś duże koszty. A pamiętajmy też, że oddanie samochodu zawsze wiąże się z problemami. Nie tylko finansowymi, że człowiek, który już dostał pieniądze, zniknął w ogóle, pieniądze mu wyparowały z automatu, ale też często zdarzają się problemy po prostu, że ktoś się wypiera czegoś, no i to zawsze jest jakiś kłopot, rzadko to się odbywa w taki sposób, że wiecie, dzwonicie i proszę pana, bo ja bym chciał oddać to auto, tak oczywiście pan przywiezie, ja panu oddaję pieniądze, raczej to się tak nie zdarza, widzę to w swojej autopsji, widzę to po klientach, którzy przyjeżdżają, kupiłem samochód i nagle pojawia się problem. W samochodzie można sprawdzić wiele więcej rzeczy, ale już musisz mieć do tego warsztat, musisz do tego już rozbierać poszczególne niektóre rzeczy, elementy, zaglądać do środka, w miejsca, w których nie jesteś w stanie tego zrobić, na parkingu czy pod stacją benzynową, gdzie z reguły się sprawdza takie auta. Sprawdzajcie, pamiętajcie, czyste samochody, żeby wam wszystko było widać na nich i nie kupujcie aut w nocy i bez emocji. Będzie dobrze. Jestem tego więcej niż pewien. Mam nadzieję, że ta instrukcja dzisiejsza wam się do czegoś przyda. Jeśli tak, to pamiętaj, oglądaj autodyżur, bo to dobrze wpływa na zdrowie. Nie wiem, czy dzisiaj jest 1-0 dla EKG, czy nie, ale jeżeli tak, to napisz mi to w komentarzu. Trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!